Okręg numer 3 to województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie. I niechlubny rekord: najniższa w kraju frekwencja, co przekłada się na wynik wyborów do europarlamentu. Okręg traci jeden mandat, a eurodeputowanymi zostają dwaj politycy ze skrajnych stron sceny politycznej. Z Brukselą żegnają się wszyscy dotychczasowi europarlamentarzyści: to politycy jak Karol Karski czy Tomasz Frankowski. Trzeci z dotychczasowych posłów, Krzysztof Jurgiel, niedawno zawieszony w prawach członka PiS, nie startował w ogóle. W ławach sali plenarnej Europejskiego Parlamentu zasiądą Jacek Protas z Koalicji Obywatelskiej i Maciej Wąsik z PiS. W kraju Koalicja Obywatelska zyskała prymat zdobywając 21 mandatów. Tylko o włos wygrała z Prawem i Sprawiedliwością, którego stan posiadania to już oficjalnie 20 polityków w ławach eurodeputowanych. Ale to bolesna porażka dla partii Kaczyńskiego, która w części okręgu na obszarze województwa podlaskiego uzyskała ponad 42% poparcie, ale w Warmińsko-Mazurskim zmiażdżona została przez Koalicję Obywatelską, uzyskując niemal 45% głosów. Okręg z uwagi na bardzo niską frekwencję traci jeden mandat. W regionie, którego stolicą jest Olsztyn, do lokali wyborczych poszło niespełna 33,6% uprawnionych. Ale zmobilizował się tutaj elektorat Koalicji Obywatelskiej. W Podlaskiem zagłosowało niecałe 37,4% wyborców i do urn głosy wrzucił w większości elektorat PiS. W całym województwie podlaskim najniższą frekwencję odnotowano w gminie Puńsk. Tutaj zagłosowało mniej niż 22% uprawnionych. Suwalscy wyborcy też nie zabłysnęli aktywnością. Udział w głosowaniu ma za sobą zaledwie 35% uprawnionych.